Witam, nazywam się Paweł Tarczyński, a to jest kanał grupy Skrzynia Narzędziowej i Organizacja Warsztatu. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam zaprezentować mój najnowszy nabytek od firmy Hultafors. Będzie to nóż survivalowy OK1. Jest to nóż o konstrukcji skandynawskiej, bardzo zbliżony do noży firmy Mora. Mamy tutaj nóż niewielki, ponieważ ma całkowitą wielkość 222 mm, długość ostrza 94 mm, szerokość 2,1 cm, a grubość 3 mm, więc mamy tutaj naprawdę kawał porządnej głowni. Co ciekawego, mamy tak zwany szlif skandynawski, czyli szlif dość szeroki, który ciężko jest stępić, bardzo łatwo jest doprowadzić do ponownej ostrości. Całe ostrze jest pokryte specjalną powłoką, która powoduje, że stal węglowa, z której nóż jest stworzony, tak szybko nie rdzewieje, tak szybko nie zachodzi wilgocią. I co najważniejsze, jest bezpieczna, jeśli chodzi na przykład o przygotowywanie produktów spożywczych, więc nawet gdzieś tam na budowie, posmarowanie kanapki przy tym nożu będzie bezpieczne. Rękojeść, jak widzicie, mamy wykonaną z tworzywa. Jest to tworzywo lekko szorstkie, więc bardzo fajnie leży w dłoni. Nawet jak mamy jakieś tam patyka podciosać, kabel przeciąć, jakąś linkę, możemy tym nożykiem to bezpiecznie robić. Na samym ostrzu producent dał nam podziałkę. Mamy tutaj podziałkę w milimetrach oraz w calach do 5 cm i 2 cali. Oraz logo producenta, tak, widzimy tutaj logo Hultafors. Dodatkowo z nożykiem dostajemy kaburkę. Kaburka również jest wykonana z tworzywa, z możliwością, no, producent to przewidział tak naprawdę na jakąś linkę, plus możliwość zamocowania tutaj krzesiwa. Oczywiście ja mam zamiar tego noża używać na budowie, więc tutaj mogę sobie na przykład umieścić ołówek, tak, a nie będę nosić krzesiwa na budowie, no bo raczej na budowie ognisk nie rozpalam. Dodatkowo w kaburce mamy otwór wyprowadzający wilgoć. Mamy szlufkę z możliwością powieszenia przy pasku oraz mamy specjalne zapięcie, dzięki któremu możemy sobie zamocować do szlówek w spodniach typu sneakers, tak, co też jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Sam nóż myślę, że będzie fajną alternatywą dla noży budowlanych, nawet do głupiego ostrzenia ołówków, czy czasami wydłubania jakiejś pianki przy szalunkach. Jest to kawał stali, więc nie będzie go łatwo zniszczyć. Myślę, że posłuży dłużej. A wy dajcie znać, jakich noży używacie, co sądzicie o wykorzystywaniu noży tradycyjnych w budownictwie, czy używacie tego typu noży, noży typu Milwaukee Fastback, czy zwykłych tapeciaków. Czekam na Wasze komentarze i do usłyszenia. Cześć!